Cześć. Nazywam się Krzysztof Jaros i jestem jednym ze współtwórców projektu Caligaris. Projektu, którego celem było zbadanie, czy to, co pisze niejaki Giuseppe Caligaris, włoski neuropatolog z pierwszej połowy XX wieku, gość zajmujący się bardzo nietypowymi odruchami skórno-psychicznymi, czy to, co on pisze, jest tylko i wyłącznie fikcją literacką, czy też może jednak jest coś na rzeczy. Z racji mojego ponad 25-letniego doświadczenia w tematach dotyczących pracy z różnymi poziomami i różnymi aspektami ludzkiego instrumentu, moja rola polegała m.in. na stworzeniu oprawy badawczej, w ramach której moglibyśmy zadziałać, i na odtworzeniu metody do poziomu tak, jestem pewien, że to tak właśnie działa. Jestem też redaktorem merytorycznym, a w zasadzie współtłumaczem książki Caligarisa Nowe cuda ludzkiego ciała, książki, która została wydana w ramach projektu Caligaris. Przy okazji wyszło, że badania Caligarisa są mi po drodze, więc postanowiłem sprawie przyjrzeć się nieco bliżej i film ten jest jednym z serii przedstawiających wyniki badań, jakie przeprowadziłem w ramach pierwszej edycji programu. Zapraszam. Na temat widzenia aury powiedziano już wiele, napisano wiele książek, ale też jest wiele luk, które wymagają pewnego uzupełnienia. Jest wiele rzeczy, których nie powiedziano, a na które warto może byłoby zwrócić uwagę. Zanim więc przejdę do opisania plaszetek związanych z widzeniem aury, to może takich słów kilka na temat tego, jak ja widzę widzenie aury, postrzeganie aury jako naturalne zjawisko fizjologiczne, niekoniecznie wkraczające w dziedziny świata paranormalnego, ale jako zjawisko z dziedziny neuroscience i jako zjawisko neurofizjologiczne poddające się badaniom fizykalnym, poddające się badaniom obiektywnym, poddające się badaniom zbiorowym. Jeżeli chodzi o widzenie aury, ja osobiście coś takiego potrafię robić w sposób wolicjonalny, to znaczy za pomocą chcenia. Jeżeli chcę coś takiego, to mogę widzieć i potrafię widzieć aurę na kilka sposobów. Jednym ze sposobów widzenia aury to jest widzenie tych kolorowych plam, które pojawiają się wokół ciała. Drugim rodzajem widzenia aury to jest widzenie tak jakby zakrzywień przestrzeni, że mam wrażenie, że ta przestrzeń, ona jakby zbiega się w różnych miejscach i jestem w stanie powiedzieć, że coś znajduje się w takim miejscu albo coś ma taki, a nie inny kształt. I trzeci rodzaj widzenia aury, co potrafię robić, to jest rozpoznawanie aury w ten sposób, że nie widzę aury, ale jeżeli miałbym powiedzieć, jak ona wygląda, to powiedziałbym, że wygląda ona tak. Czyli takie tak zwane jak gdyby izmy. Te trzy techniki, one są rozwijane, one są wykorzystywane do celów diagnostycznych, one jak najbardziej się przydają do różnych rzeczy. Natomiast nie uważam się też za jakiegoś nie wiadomo jak wykształconego w tych technikach widzenia aury, po prostu te rzeczy przychodzą mi naturalnie z racji, że nawet jak patrzę w normalną, zwykłą przestrzeń, to zjawisko też jest dosyć słabo udokumentowane. W każdym razie postrzegam przestrzeń fizyczną jako składającą się ze swojego rodzaju takiego ziarnistego szumu, tak jak kiedyś były telewizory analogowe, to tak samo widzę taką właśnie analogową pikselizację obrazu. Ona jest taka, ma swoją głębię trójwymiarową. Oglądającym nas widzom, jeżeli chodzi o widzenie aury, chciałbym zwrócić uwagę na następującą rzecz. Widzenie aury może być związane z aspektami wizji fizjologicznej, widzenia wzrokowego. Różne rzeczy mogą emanować, mogą promieniować. Nasze oko jest dostosowane do obserwowania tych różnych promieniowań radiacji, a w zasadzie falowania na przykład powietrza. Jest taka technika obrazowania tego, co się znajduje przed nami, zwana
mikroskop ruchu, Eulerian Video Magnification, to coś takiego można w internecie znaleźć. I jeżeli chodzi o nasze oczy, my na co dzień jesteśmy nauczeni posługiwać się oczami w sposób dynamiczny, to znaczy oko cały czas gdzieś tam przeskakuje, pracuje. Nigdy w sposób naturalny, my ludzie zachodu w każdym razie, nigdy w sposób naturalny nie jesteśmy uczeni, żeby po prostu wpatrywać się na wprost bez ruszania oczami, bez względu na to, co się dzieje. Poruszenie oka powoduje kompensację obrazu w układzie nerwowym i tak jakby te wszystkie różne zamglenia, rozmglenia, kolory, barwy, odcienie i te wszystkie inne promieniowania, jeżeli można tak nazwać, one znikają. To są tak jakby traktowane jako artefakty wzrokowe. Poruszamy wzrokiem, kiedy ruszamy wzrokiem, wtedy to wszystko raczej znika. To, że jesteśmy ludźmi, którzy ruszają dynamicznie oczami, i znów cały czas mówimy tutaj o ludziach zachodu, bo w kulturach azjatyckich są jak najbardziej powszechne praktyki wpatrywania się. Ruszanie oczami jest związane z poruszaniem procesami myślowymi. To znaczy, jeżeli ktoś ma wystarczająco dobrą wnikliwość, to może zauważyć, że myślenie wywołuje u niego ruchy gałek ocznych. Natomiast kiedy zaczynamy nieruchomo się wpatrywać w coś przed nami, to siłą rzeczy zaczynamy wyłączać trochę umysł, bo przestajemy być, że tak powiem, zaangażowani w ciało w sposób myślowy. I kiedy się wpatrujemy, różne rzeczy mogą zacząć się pojawiać. Tak jakby dajemy szansę naszemu wzrokowi, naszym oczom na rozwinięcie tych różnych zjawisk, które mają szansę dotrzeć do naszego wzroku fizycznie, żebyśmy my mogli je zauważyć. I to są rzeczy, które widzimy fizycznie. Koniec, kropka. Drugi rodzaj widzenia aury jest związany z tak zwanym zjawiskiem synestezji. Synestezja, czyli współwrażenie, polega na tym, że jesteśmy w stanie postrzegać za pomocą jednego zmysłu wrażenia docierającego do innego ze zmysłów. Okazuje się, że są ludzie, którzy widzą dźwięki, widzą kolory słów, słyszą barwy, czują zapach kształtów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy 5 zmysłów podstawowych: słuch, wzrok, dotyk, smak, węch. I te wszystkie zmysły ze sobą się przenikają, bo o ile wrażenia docierają do nas tymi różnymi ścieżkami zmysłowymi, o tyle w naszym układzie nerwowym, w naszej głowie, w naszym mózgu, to jest wszystko zamieniane na prąd elektryczny i ten prąd elektryczny, on się gdzieś tam między sobą trochę segreguje, miesza, więc czasami może to następować spontanicznie i są wtedy osoby z wrodzoną synestezją. Osoby z wrodzoną synestezją przeważnie mają tą synestezję patologiczną, aczkolwiek to nie jest, znaczy osoby, które są dobrze udokumentowane, znane w mediach, mają tą synestezję patologiczną, gdzie tak jakby odbieranie wrażeń z innych zmysłów za pomocą danego zmysłu jest bardzo intensywne i bardzo dokuczliwe. Ale tak na dobrą sprawę, synestezję my wszyscy ludzie posiadamy, jest to zjawisko dosyć naturalne, bo w zasadzie synestezja jest rozwinięciem takiego pojęcia jak multisensory processing, czyli przetwarzania wielozmysłowego. Przetwarzamy naszą rzeczywistość wszystkimi zmysłami, łączymy te wrażenia z naszych zmysłów, więc tak jakby jesteśmy w stanie widzieć zjawiska z jednych zmysłów w drugich i z jednej strony to jest takie, tak na moje oko jest to trochę wrodzone, ale z drugiej strony jest to rozwijane jako wyuczone. Czyli mamy tak jakby potencjał i mamy pakiet wstępny, że możemy coś takiego mieć. U niektórych z jakiegoś powodu jest to zaburzone, bo być może jakieś tam problemy były związane z okresem okołoporodowym na przykład, z rozwojem embrionalnym. Natomiast dostajemy w pakiecie do pewnego stopnia rozwiniętą tą synestezję i później ta synestezja, możemy ją rozwijać, jeżeli uczymy się takiego wielozmysłowego przetwarzania, czyli bycia kreatywnymi. No i teraz tak. Synestezja jest w stanie przetwarzać nie tylko wrażenia zmysłowe, ale także wrażenia z tak zwanych metazmysłów. A metazmysły to jest na przykład myślenie logiczne, to jest na przykład myślenie matematyczne, to jest na przykład myślenie geometryczne,
to jest na przykład fenomenalna zdolność do szacowania różnych rzeczy, czyli każda forma sawantyzmu też będzie w to wchodziła. To jest posługiwanie się wyobraźnią, to jest posługiwanie się różnymi nietypowymi formami, których nie możemy zawrzeć w jednej pojedynczej formie pojedynczego zmysłu, a które, że tak powiem, przekładają się na całokształt naszej istoty, ale tak jakby są jedną odrębną całością. Na przykład posługiwanie się uczuciami. Uczucia nie są rzeczami materialnymi, ale wywierają materialny wpływ na nas samych, a wpływają na nasze zdrowie, wpływają na nasze decyzje, na to, jak wyglądamy w otoczeniu, jak się zachowujemy i tak jakby postrzeganie uczuciami, czyli znajduje się w towarzystwie drugiej osoby i uczucia mi coś mówią. Czwarty sposób widzenia aury, widzenie uczuć. Czucie. Jeżeli w towarzystwie drugiej osoby albo drugiego przedmiotu w naszej stabilności przepływu czucia, odczuwania uczuć, coś się zmienia, pojawia się jakaś nowa zmienna, no to wtedy mówimy, że posługujemy się zmysłem czucia, zmysłem odczuwania i to jest jeden z tych metazmysłów. I teraz po co w ogóle ewolucja by miała wymyślać coś takiego jak widzenie aury? Wzrok jest przeznaczony do obserwowania rzeczy, które mają kształt i formę fizyczną, które mieszczą się w pewnym obrębie, odbijania fal elektromagnetycznych i potykania się o przedmioty, które gdzieś tam nam wpadną pod nogi. Ale rzeczywistość znajdująca się wokół nas jest bogata w bodźce podprogowe i bodźce nadprogowe, które są bodźcami strukturalnymi czy informacjami semantycznymi. No i teraz z racji, że mamy ograniczoną liczbę zmysłów, którymi postrzegamy rzeczywistość, ale rzeczywistość jest poszerzona sama z siebie, to w tym momencie tak sobie myślę, że ewolucja wyprodukowała coś takiego, że za pomocą jednego zmysłu jest w stanie przekazywać różne kanały informacji, różne kanały bodźców. I w tym momencie na przykład możemy widzieć, to jest kształtu okrągłego, to jest kształtu prostokątnego, ale na przykład jeżeli coś lekko drży, albo coś jeżeli ma jakąś chropowatą powierzchnię, to ponieważ my tego na przykład bezpośrednio wprost nie widzimy, jakaś część układu nerwowego może to konwertować na informację w postaci, jeżeli coś jest chropowate z takimi trójkątnymi nacięciami, to być może to będzie miało kolor czerwony, albo zielony, albo niebieski. I teraz obserwując ludzi, którzy zajmują się widzeniem aury zawodowo, diagnostycznie, medycznie, a nie jest tajemnicą, że widzenie aury przydaje się w medycynie i nie jest tajemnicą, że patrząc na drugiego człowieka jesteśmy w stanie w dużym stopniu w wielu sytuacjach go zdiagnozować, co tam w nim w środku siedzi. Okazuje się, że chorobę Parkinsona można wyczuć węchem, ale być może osoba, która nie docierają do niej świadomie za bardzo wrażenia węchowe, być może taka osoba będzie rozpoznawała te wrażenia węchowe w postaci maski, nakładki idącej z innego zmysłu, poszerzona rzeczywistość. My tak naprawdę z tym niedowidzeniem rzeczywistości, my ludzie tak naprawdę trochę udajemy. Staramy się różnych rzeczy nie widzieć i udajemy takich niemotnych, jeżeli można tak powiedzieć. Czemu? Nie wiem. Być może dlatego, żeby mieć tą własną przestrzeń, z której czasami możemy zabłysnąć i pokazać coś więcej. I to tak w zasadzie by wyglądało, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia dotyczące widzenia aury. Caligaris wnosi powiew świeżości, bo mówi o dziwnych zjawiskach typu aura widziana dopiero od wysokości metr nad ziemią, ale nie poniżej. Wnosi powiew świeżości w tym sposobie swojego rozdrabniania różnych aspektów aury na promienie, które można widzieć w przekroju poprzecznym. A całkiem możliwe, że ten przekrój poprzeczny, jeżeli to są rzeczy widziane z zamkniętymi oczami, to jest coś, co jest rzutowane na układ nerwowy, mózgowy. Badania, które prowadzono całkiem niedawno, pokazują, że podobnież te różne wizje psychedeliczne, czy jak to się tam nazywa, tych różnych takich koncentrycznych kręgów i wzorów na tych kręgach. Okazuje się, że być może jest to nasza wrodzona zdolność do postrzegania mózgu od środka. My postrzegamy granice naszego ciała, ale nasz organizm postrzega coś więcej, a kiedy wchodzimy w takie stany jak relaksacja, stan alfa,
wchodzimy na poziom koherencji pomiędzy świadomość werbalna, świadomość organizmu, czyli wchodzimy w koherencję z naszym organizmem, z naszym ciałem. I być może to jest właśnie to, że wtedy zaczynamy się przysłuchiwać, pozwalamy, żeby organizm nam zaczął coś więcej przekazywać. Nie może nam przekazać czegoś w formie kształtu, przekaże nam w innej postaci. W ogóle tak na zakończenie tej teoretycznej części rozważań nad widzeniem aury, to zwróciłbym też uwagę, że my, ludzie Zachodu, jesteśmy zafiksowani na postrzeganiu świata jako świata materialnego, złożonego z przedmiotów, ale w języku naszym, w mowie potocznej, oprócz rzeczowników, mamy coś takiego jak przymiotniki, mamy coś takiego jak czasowniki, mamy coś takiego jak zaimki, przyimki i inne różne dziwne cudawianki. Z jakiegoś powodu jesteśmy zafiksowani, że coś, co jest w nazwie, coś, co ma w nazwie rzeczownik, to jest rzeczą namacalną, ale coś, co ma w nazwie czasownik, że coś płynie od do, przepływ czucia. Nie widzę substancji, ale widzę od do. Odczucia, uczucia, coś jest miłe, coś jest cierpkie, coś jest gorzkie, coś jest smutne. Tych rzeczy nie traktujemy na poważnie jako namacalnych fizycznych. One są namacalne, ale one są namacalne inaczej. To jest rzeczywistość, którą możemy puknąć palcami, a uczucia to jest rzeczywistość, którą możemy puknąć naszymi uczuciami. Rachunek prawdopodobieństwa, coś, co szacujemy, że czegoś jest mniej lub więcej, coś ma większe lub mniejsze szanse, to jest też formą widzenia aury rzeczywistości. Można by to było nazwać aurą probabilistyczną. I w zasadzie to jest ta rzeczywistość namacalna, chociaż nie namacalna w sposób rzeczownikowy, ale namacalna w taki sposób, że kierujemy się tą probabilistyką i podejmujemy decyzje, i te rzeczy mają na nas tak samo konkretny wpływ jak te przedmioty, o które się potykamy, jeżeli coś mamy pod nogami. Także widzenie świata w szerszej formie i w szerszej postaci. Ok, przejdźmy teraz do naszych eksperymentów, które żeśmy wykonali w trakcie programu badawczego pierwsza edycja. W tym eksperymencie mieliśmy trzy plaszetki do wyboru. Były to plaszetki wybrane konkretnie z jednej książki, Telepatia i fale radiowe mózgu. Tutaj załączam na ekranie taki obrazek, jak Caligaris, obrazki w sumie, jak Caligaris widział te różne promieniowania, jak to wyglądało z jego opisów. I jedziemy. Pierwsza plaszetka to jest plaszetka, która pozwala widzieć wokół cielesne halo, promieniowanie spiralne. Ta ogólna plaszetka pozwala uwidocznić ludzkie promieniowanie, a dokładniej spiralne promieniowanie emanujące z plaszetek ciała. Caligaris nazywa to aureolą świętych. Plaszetka ma średnicę około 10 mm i jest umiejscowiona na wewnętrznej stronie lewej nogi, na tylnym brzegu linii bocznej, w płaszczyźnie przechodzącej 6-7 cm nad kostką. Ja tutaj nogi nie będę podnosił, żeby demonstrować, ale na rysunku mniej więcej widać. Wyznaczamy sobie na nodze linię boczną ciała. Sprawdzamy, ile to jest 6-7 cm i to mniej więcej będzie w okolicach 4 palców, podejrzewam. To jest tak pi razy oko. Bierzemy od kostki, przykładamy rękę, patrzymy, gdzie to mniej więcej jest, i bierzemy narzędzie w postaci naszego metalowego wałeczka i tym metalowym wałeczkiem tuż za linią boczną zaczynamy szukać jakiegoś miejsca, które jest zimne inaczej. Jeżeli znaleźliśmy, robimy to w poprzek, żeby się upewnić, w której lokalizacji to będzie mniej więcej, i jeżeli mamy, robimy ładowanie. Plaszetka rozpala się po kilku minutach ładowania u eksperymentatora, jeżeli na wprost niego w maksymalnej odległości do 10 metrów stoi druga osoba. Oczekiwane reakcje charakterystyczne to ból wzdłuż przedniego odcinka prawej linii piersiowej aż do pachwiny oraz tylnego odcinka wzdłuż uda i klatki piersiowej, a także wzdłuż tylnego odcinka lewej linii piersiowej do okolicy lędźwi i przedniego odcinka wzdłuż uda i klatki piersiowej. Czyli to wygląda w ten sposób, że możemy oczekiwać, że z przodu po prawej stronie możemy mieć jakieś takie bóle pasmowe aż do pachwiny, natomiast z tyłu te bóle mogą się przeciągać aż do praktycznie pod kolana.
Natomiast po lewej stronie to będą takie bóle pasmowe pojawiające się wzdłuż klatki piersiowej i do okolicy lędźwi i przedniego odcinka wzdłuż, aha, z tyłu będziemy mieli do lędźwi, a z przodu będziemy mieli z kolei do kolana, czyli taka jakby symetria. Ale znowu, jeżeli u kogoś ta plaszetka okaże się, że jest na prawej nodze, można spróbować, czy ona jest na prawej nodze, to być może te bóle pasmowe będą symetryczne w jakiś sposób. Oczekiwana reakcja charakterystyczna numer 2 to są bóle w symetrycznych polach na przedniej stronie przedramion względem ich linii środkowych. Trzecie to są bóle wzdłuż podłużnej szczeliny nad kością jarzmową po prawej stronie głowy. I to by było to. Skutki ładowania tej plaszetki. Eksperymentator, który ma zamknięte lub zasłonięte oczy, w określonych okolicznościach może też mieć je otwarte. Podczas ładowania tej plaszetki na swoim ciele widzi promieniowanie aureoli na odległość kilku metrów, to znaczy w zakresie pola widzenia, wokół osoby badanej znajdującej się naprzeciwko na wprost przed nim w maksymalnej odległości 10 metrów. Ta aureola niewidzialnej osobowości, samoistna i szybko migocząca, jest polichromatyczna, wielokolorowa i skład wtedy jeszcze nie było kolorowych telewizorów. Ani specjalnie książek. I składa się z nieskończonej ilości promieni, o których wiadomo, że są spiralne, to znaczy związane z emanacjami plaszetek. Uwagi i spostrzeżenia do tego eksperymentu. Poziom światła w otoczeniu nie powinien być intensywny, wskazany jest słaby. Jeżeli ładowanie jest paraliżujące, czyli wykonujemy mocne uciskanie, aureola znika, a eksperymentator odczuwa pustkę, izolację i stratę. Istnieją plaszetki, które powodują widzenie lub słyszenie wybiórcze jednego z tych promieni w powiększeniu, promieni zdrowych i chorych wnętrzności, tkanek, ruchu, przeszłości, przyszłości, myśli i innych. Ta plaszetka podkreśla radiacje wyłącznie emanujące z ludzkiego ciała, a nie z ubrań na nich i dotyczy promieniowań wyłącznie spiralnych, jako że ciało też emituje rozmaite inne fale. Badana plaszetka podkreśla tylko pochodzące z ludzkiego ciała promieniowanie spiralne z pominięciem innych typów, takich jak faliste związane np. z liniami na skórze. To co mówiłem wcześniej, Kaligaris opracował dwa systemy skórne. Jeden to jest system liniowy, drugi to są plaszetki i pola skórne. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, żeby kwestionować niektóre uwagi i spostrzeżenia Kaligarisa i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzać, czy te promieniowania da się zauważyć wokół przedmiotów, roślin, miejsc. Także to taka uwaga od nas była, żeby nie fiksować się, że to tylko i wyłącznie dotyczy ludzi, ale próbując, zaczynajmy od ludzi, bo tutaj jest główne wskazanie dla tej plaszetki. I jeżeli chodzi o tą plaszetkę, tutaj jest taka ciekawostka jeszcze przyrodnicza dla osób zajmujących się terapiami. To miejsce na nodze, gdzie znajduje się ta plaszetka, to o ile dobrze pamiętam, to jest spotkanie trzech yin. Znajduje się tutaj w pobliżu, to mi właśnie Janusz Kołodziejczyk uwagę zwrócił. Znajduje się w tym miejscu dosyć ważny punkt akupunkturowy, o ile pamiętam. Nie pamiętam, ale pokazuję na ekranie, także można sobie zobaczyć. Nie jestem teraz pewien, czy to w tym miejscu, ale jeden z tych punktów na nodze, on ma przeciwwskazania, żeby nie robić tego, jeżeli mamy kobietę w ciąży. To znaczy, jeżeli to jest punkt akupunkturowy, który byśmy stymulowali, moglibyśmy doprowadzić do przyspieszonego porodu. Także tutaj z tym miejscem ostrożność. Natomiast ja znalazłem na internecie, że akurat jeżeli chodzi o ten punkt akupunkturowy, to znalazłem wskazania, że on może być pomocny przy chorobach wzroku i widzenia. Więc całkiem możliwe, że stymulujemy plaszetkę, stymulujemy miejsce na skórze, strefę projekcyjną jako całość i pozwalamy organizmowi zaindukować w nas widzenie tych różnych aspektów aury, ale jednocześnie, jeżeli byśmy nasze wyszukiwania zawęzili do mocnej stymulacji punktowej, na przykład szukając miejsc bolesnych albo miejsc meridianowych, bo to jest punkt meridianowy,
to całkiem możliwe, że moglibyśmy też wpływać na poprawę wzroku, czyli związane ze zmysłem widzenia. Plaszetka numer 2 w eksperymencie. Ta ogólna, plaszetka ogólna o średnicy około 12 mm znajduje się z przodu klatki piersiowej na grubość 3 palców w lewo od linii środkowej ciała, czyli jeżeli wyznaczamy linię środkową ciała, to jedziemy na grubość 3 palców w lewo. Na brzegu mostka, w płaszczyźnie przechodzącej 4 cm powyżej linii międzypiersiowej i na grubość 4 palców poniżej fałdu pachowego, czyli pomiędzy zgięciem pachy i powyżej linii międzypiersiowej, na brzegu mostka, jeżeli palce przyłożymy na środek ciała i zobaczymy na 3 palce w lewo, to w tym momencie znajdziemy lokalizację, przybliżoną lokalizację, gdzie szukamy za pomocą metalowego narzędzia, metalowego wałeczka i mamy plaszetkę jako odczuwanie zimna inaczej i jeżeli znaleźliśmy to inne zimno, to w tym momencie wykonujemy ładowanie, czyli lekki dotyk i po pierwsze patrzymy, czy coś się zmienia w naszym widzeniu, ale po drugie obserwujemy, oczekujemy pojawienia się pewnych reakcji charakterystycznych. Tak to mniej więcej działa. Jeżeli te reakcje charakterystyczne się pojawią, to w tym momencie mamy tak jakby silny wskaźnik, żeby wykonać ten eksperyment i że uzyskamy jakiś ciekawy efekt. Wyszukiwanie. Plaszetka rozpala się u osoby u eksperymentatora, która jest na wprost przedmiotu w maksymalnej odległości 5 metrów. Reakcje charakterystyczne. Lęk przed mówieniem, czyli takie zblokowanie do mówienia. Bóle pod lewym łukiem żuchwy i na prawym łuku nadoczodołowym. I echopraksja, czyli automatyczne powtarzanie zaobserwowanych ruchów wykonywanych przez inne osoby. Skutki ładowane. Ładowania. Eksperymentator widzi wiązkę promieni wychodzących z przedmiotu, które są skierowane w stronę ciała. Uwagi i spostrzeżenia. Podczas tego eksperymentu przestrzeń wokół obserwowanego przedmiotu powinna być pusta, to znaczy nie zajmowana przez inne rzeczy. Wydaje się to logiczne, wszystkie rzeczy promieniują, mogłoby to się na siebie ponakładać. Przedmiot obserwowany musi być umieszczony na wysokości powyżej 1 metra, ale nie więcej niż 2 metry, ponieważ w innym przypadku promieniowanie nie byłoby widoczne. Plaszetka wyświetla tylko te promienie, które pochodzą z warstw powyżej metra nad gruntem. A dlaczego nie należy umieszczać powyżej 2 metrów nad poziomem ziemi? No to jest też zagadka. Być może chodzi o to, że te promieniowania w jakiś sposób są skośne. To znaczy idące w jakiś sposób w górę. Czy to są promieniowania, czy to jest coś, co dociera do naszego zmysłu wzrokowego i jest przetwarzane w układzie nerwowym, jest dostarczane nam jako informacja wtórna nakładana na zmysł wzroku? Być może o to chodzi. W każdym razie przyczyn, dla których w wielu przypadkach nie możemy zmierzyć instrumentalnie promieniowania wokół jakiegoś przedmiotu, albo to, co mierzymy, jest niejednoznaczne. One mogą brać się stąd, że to, co widzimy, jest widzeniem wtórnym, to znaczy wzrok wtórny, słuch wtórny i tak dalej. I tak jak dzisiaj na telefonach, bierzemy telefon, włączamy aplikację do rzeczywistości poszerzonej i obserwujemy na ekranie telefonu czy na ekranie tabletu przedmioty, których nie ma, ale one są na tym ekranie. Natomiast sam fakt, że w ogóle w tych miejscach możemy coś zmierzyć, może się też brać stąd, że w momencie, kiedy się na nich skupiamy, to tak jakby nasze biopole, energia podąża za uwagą. Jeżeli nasza świadomość gdzieś się skupia, to i to całe pole, które z nas jest emitowane, ono też jest gdzieś w jakiś sposób tam ukierunkowywane. I kolejna, trzecia plaszetka, była to plaszetka, która pozwala widzieć aureole przedmiotów na wprost w odległości od 1 do 5 metrów. Plaszetka ogólna o średnicy 12 mm umiejscowiona jest na zewnętrznej stronie lewego ramienia, centymetr za jej linią boczną w płaszczyźnie przechodzącej 7 cm nad zgięciem łokcia. Wyszukiwanie i uwrażliwianie. Plaszetka rozpala się u eksperymentatora, który jest na wprost przedmiotu w maksymalnej odległości 5 metrów.
reakcje charakterystyczne, których oczekujemy w tym eksperymencie, że się powinny pojawić, żeby się pojawiły, dobrze by to było. Ból w wewnętrznej połowie stopy i prawej dłoni, ból szczytu prawego ramienia albo prawej łopatki i mrowienie w nozdrzach, ból w lewym dolnym łuku oczodołowym. Skutki ładowania. Eksperymentator widzi wiązki promieni o długości kilku metrów, pochodzące ze wszystkich stron przedmiotu, z przodu wychodzące, zgodnie ze znanymi zasadami, czyli to, co było mówione wcześniej. No i tutaj mamy plaszetkę, która pokazuje aureole, czyli te promienie, które wychodzą, a wcześniej mieliśmy plaszetkę, która pokazuje spiralne promieniowanie rzeczy, czyli tak jakby dwa różne aspekty aury. Więc plaszetkę numer 2 i plaszetkę numer 3 można byłoby wziąć na tapetę do poeksperymentowania, żeby zobaczyć, na czym polegają różnice w widzeniu aury. Czym one są w ujęciu kaligalisowskim. Jeżeli chodzi o grupę badawczą tych naszych około 1000 osób, które zgłosiły się do eksperymentowania, czy już tak precyzując, tych około 200 osób, które zdecydowały się eksperymentować, czy już tak precyzując, tych kilkunastu osób, które wzięły udział w tym konkretnym eksperymencie, tutaj żeśmy specjalnie wagi nie przykładali do tego, co komu wyjdzie, bo chodziło o to, żeby sprawdzić, czy w ogóle pojawi się widzenie aury i czy to widzenie aury będzie wykraczało ponad poziom iluzji optycznych i różnych zjawisk fizjologicznych, które widzeniem aury stricte nie są. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o eksperyment z widzeniem aury. Zapraszam do zapoznania się z ciągiem dalszym. Cześć.